Dzień dobry kochani, dzisiaj widzicie mnie w pełnej okazałości, a to dlatego, że będziemy dzisiaj kręcić odcinek Mierzymy. Byłam wczoraj na zakupach, zapytałam się Was na Instagramie, czy macie ochotę zobaczyć, co kupiłam. Naszła mnie taka myśl dzika, że może ja jutro nagrałabym z tą całą torbą zakupów Mierzymy. I praktycznie jednogłośnie odpowiedzieliście, że tak, więc dzisiaj odcinek, jakiego jeszcze u mnie na kanale nie było. Pojechałam na zakupy, ponieważ bardzo dawno nie byłam na żadnych zakupach. Nie robiłam zakupów ubraniowych w internecie, ponieważ nienawidzę tego robić. To jest zawsze u mnie wpadka. Albo są za duże rzeczy, albo są za małe, albo nie takie jak na zdjęciu, więc u mnie to odpada. Natomiast na takich zakupach stacjonarnych nie byłam z wiadomych przyczyn. Po prostu sklepy były pozamykane. Więc u mnie przez ostatnie 2 lata było takie slow fashion, czyli wychodziłam to, co miałam w szafie i naprawdę to już był czas, w którym potrzebowałam jechać na zakupy. Większość rzeczy to będą góry, ponieważ ja potrzebuję mocno gór, żeby, w sensie wiecie, bluzeczek, topów, tak żeby móc dla Was też nakręcać filmy nie tylko w czarnych t-shirtach, bo okazuje się, że tego mam najwięcej w szafie, więc kupiłam trochę kolorowych t-shirtów, topów. Będzie spódnica, będzie sukienka i będą buty. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, co kupiłam, jedziemy. Jeszcze jedna ważna kwestia. Ja mierzę 1,64 m i ważę około 54 kg, więc wszystkie ubrania, które kupowałam, to będzie rozmiar S lub M, a stopa moja to jest 37-38, w zależności od tego, jaki sklep. I byłam wczoraj w 2 sklepach. Ja mieszkam pod Wrocławiem, więc to właśnie we Wrocławiu najczęściej robię zakupy. Byłam w outlecie po jedną konkretną rzecz i pojechałam do Magnolii. Jeżeli jesteście z Wrocławia, to doskonale Magnolię znacie. Moim zdaniem najfajniejsza galeria, są tam tylko 2 piętra i ułożenie sklepów jest tak fajnie przemyślane, że komunikacja nie sprawia mi problemów. Ja po prostu robię jedno kółko i mam wszystkie sklepy ogarnięte. Więc tak, najpierw pojechałam do outletu i kupiłam parę butów. Specjalnie pojechałam tam, ponieważ wiedziałam, po co jadę. Moja siostra kupiła wcześniej dokładnie tą samą parę butów, tylko czerwoną. Słuchajcie, przymierzyłam i przepadłam. Firma się nazywa Skechers i powiem Wam szczerze, że ja nigdy wcześniej nie słyszałam na temat tej marki. A to dziwne, bo to jest jedna z wiodących marek produkująca buty sportowe, obuwie sportowe. Są to klasyczne sneakersy w odcieniu pudrowego różu, takiego zgaszonego. Moja siostra, tak jak powiedziałam, kupiła dokładnie ten sam model, tylko czerwone, ale jak włożyłam tam stopę, to ja nigdy wcześniej nie odczułam takiego komfortu. Tutaj Skechers okazuje się, że zastosował wkładkę, która zapamiętuje kształt stopy. To się nazywa memory foam i rzeczywiście ta wkładka jest tak miękka i czujemy pod palcami, jak nasza stopa po prostu się zapada w tą wkładkę. Coś niesamowitego, bardzo wygodne. 229 zł. Mam nadzieję, że bardzo dobrze wydane. Będę w nich chodziła non-stop, ponieważ ja chodzę w sneakersach do jeansów, do spódnicy na co dzień i od święta, więc sneakersy to są praktycznie jedyne buty, które ja mam w szafie. No mam 2 pary szpilek, ale bardzo rzadko z nich korzystam. Więc tak, z tego zakupu jestem mega zadowolona. Ok, pierwsza bluza tak naprawdę to jest Reserved, kosztowała 59 zł i rozmiar to jest M. Ja się czuję w paskach fantastycznie, bardzo lubię ten wzór, ten print. Uważam, że nadaje sylwetce takiej dynamiki, pozytywnej energii. I jeżeli miałabym wybrać właśnie taki swój ulubiony wzór, to zawsze będą paski. Czerwone paski, czarne paski, pionowe, poziome, uwielbiam. Dodatkowo strasznie spodobały mi się jeszcze te limonkowe ściągacze i to nadaje jeszcze tej bluzie takiej pozytywnej energii, właśnie takiego letniego vibe'u. Strasznie mi się to podoba, ja uwielbiam tego typu właśnie bluzy. Letnie wieczory, chłodniejsze dni, po prostu bluza idealna do wszystkiego, do spodni, do spódnicy. Kolejny sweterek to jest New Yorker, niecałe 40 zł, rozmiar M. I tak by się wydawało beżowe nic, natomiast ja wiem, że wykorzystam na maksa, ponieważ brakuje mi właśnie takich neutralnych gór właśnie z dekoltem. Do tego, żeby zrobić jakiś makijaż, żeby na takim neutralnym, beżowym tle ładnie makijaż się eksponował, żeby właśnie nic nie odwracało uwagi. Więc takie rzeczy na pewno mi się przydadzą i takich rzeczy poszukuję, właśnie neutralnych,
bez printów, coś, co nie odwraca uwagi od makijażu, ale to już jest typowo właśnie pod nagrania. Jakbyście były ciekawe, to sweterek jest takiej długości, jeżeli lubicie właśnie nakładać sobie tego typu bluzki na spodnie. Ja najczęściej wkładam jednak do środka, po to, żeby jeszcze wydłużyć nogi i wyciągnąć sylwetkę. Niestety to wiąże się z tym, że jestem wiecznie na wciągniętym. Jedyne co, to mam nadzieję, że ten ściągacz, bo jest to taki sweterek zrobiony ze ściągacza, nie będzie się właśnie zbytnio rozciągał w praniu, bo umówmy się, New Yorker nie należy do tych topowych marek z najwyższą jakością. Zresztą sweterek kosztował 40 zł, więc nie wymagam też za bardzo, wiecie, nie wiadomo jakiej trwałości. Natomiast mam nadzieję, że nie rozejdzie się po pierwszym praniu, tak wiecie, w szerz. No ale mimo wszystko bardzo mi się podoba i ten kolor taki neutralny, który nie wpada w róż, nie wpada za bardzo w brąz. Super. Ok, tak jak powiedziałam, potrzebowałam t-shirtów, więc mam aż 4 w różnych odcieniach. Pierwszy to jest Stradivarius, 39 zł, rozmiar S. Nic nadzwyczajnego, natomiast nie jest to czarny t-shirt, a w odcieniu najmodniejszym w tym sezonie, czyli liliowym, bardzo twarzowym, bardzo delikatnym odcieniu, właśnie takim pudrowym. Strasznie mi się ten kolor spodobał, jak tylko zobaczyłam, że wchodzi właśnie w kolekcję. Stwierdziłam, że coś muszę mieć i chciałam bluzę z kapturem w tym odcieniu, natomiast nie znalazłam niczego ciekawego, więc stanęło na t-shirt, żeby zobaczyć, czy będę się w tym odcieniu dobrze czuć. Jeżeli chodzi o jakość, to nie jest to, mam wrażenie, za wysokich lotów bawełna, ponieważ ona jest bardzo cienka i mam wrażenie, że po kilku praniach może się rozejść. Być może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, natomiast wiecie, ja miałam do czynienia z tego typu bawełną i one zazwyczaj po 5-7 praniach lubią się rozciągać tutaj przy szyi właśnie. Mam nadzieję, że się mylę. Kolejny t-shirt, Reserved, 39 zł, rozmiar S i tutaj jakość jest już zdecydowanie lepsza. Jest ta bawełna grubsza, jest bardziej mięsista. I od razu czuć pod palcami, że ten materiał się nie rozejdzie w praniu, wiecie, to nie będzie tak, że po 3 praniach z tego t-shirtu nic nie zostanie. To rzeczywiście czuję, że ta jakość jest naprawdę lepsza i uwielbiam paski, znowu to podkreślę, ja po prostu w paskach czuję się bardzo dobrze. Urzekły mnie ramiona, właśnie takie szerokie, ja już mam kilka t-shirtów właśnie z tego typu ramionami i bardzo dobrze się w nich czuję. Kolejny t-shirt i to bardzo szybciutko opowiem, bo naprawdę nie ma się nad czym rozwodzić. Zara, rozmiar S, 26 zł i tutaj cena naprawdę mówi o jakości, bo jak jest nowy t-shirt, to bardzo ładnie się prezentuje, natomiast czuję pod palcami znowu tą cienką bawełnę i ja miałam dokładnie taki t-shirt lub bardzo, bardzo podobny jakieś 2 lata temu właśnie z Zary, ponieważ ja uwielbiam taką pomidorową czerwień. To nie jest chłodna czerwień, tylko właśnie ten ciepły odcień. Więc jeżeli gdzieś znajduję tego typu czerwień, to natychmiast się decyduję, wiedząc, że za 26 zł nie dostaję super jakości. Natomiast na pewno kilka prań przeżyję i ja się w tej czerwieni czuję po prostu świetnie. I ostatni już t-shirt, obiecuję, House. Około 40 zł, rozmiar S, natomiast było minus 20% na wszystko i kupiłam jeszcze jedną rzecz z tego sklepu, ale tutaj niesamowicie podoba mi się ten print właśnie zielony, monstery. Ja uwielbiam te liście, bardzo mi się podobają, bardzo mi się też podobają tapety w monstery, czy w ogóle właśnie ten motyw liści. Dlatego niesamowicie mi się ten t-shirt spodobał i na pewno będę go bardzo często nosiła latem. I tutaj znowu czuję, że ta bawełna jest lepszej jakości. Jest grubsza, jest bardziej taka mięsista i ona też, mam wrażenie, nie będzie się tak szybko rozchodziła w praniu. Także ten t-shirt mi się mega podoba. Kolejna sprawa to jest topik, taki lajkrowy topik, idealny właśnie pod jakąś skórę, pod marynarkę. I tego też brakowało w mojej szafie, czegoś jasnego pod spód, jako baza. Wybrałam jasny odcień różu, taki pudrowy, ale były beżowe, były białe, były, po prostu to jest taki basic. I on przetrwa wieki, ja już to po prostu czuję. 39 zł, rozmiar M, Reserved, idealny jako baza. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest sukienka idealna. To jest mój fason, czyli szmizjerka. Fason inspirowany męską koszulą. Kołnierzykiem
zapinana od góry do dołu. Można wstawić nóżkę, jeżeli macie ochotę, albo zapiąć ją do samego dołu. Długość jest do połowy łydki. Kupiłam ją w Medicine, kosztowała 140 zł i jej rozmiar to jest rozmiar S. Totalnie zakochałam się w tym princie kwiatowym na czarnym tle. On jest tak piękny, ja się w nim tak dobrze czuję i chociaż nie bardzo lubię właśnie takie kwiatowe wzory, no to tutaj wydaje mi się, że jest po prostu trafiony w dziesiątkę. Rękawki ma lekko bufiaste, nie za dużo, co mi się bardzo podoba, że to nie są, wiecie, takie mega odstające bufy, tylko po prostu delikatnie tutaj chwycone. I co fajne, mankiet nie jest koszulowy, a jest tutaj delikatna gumeczka, co pozwala nam zbluzować też te rękawy. I ta gumka bardzo fajnie trzyma, ona nie jest za luźna, no po prostu jest idealna. Idealna do pobiegania, do właśnie sneakersów, ale jeżeli założymy jakiś fajniejszy pasek, czyli na przykład coś takiego, bo w zestawie był dołączony oczywiście paseczek tego typu i ja go będę wykorzystywała na co dzień do właśnie sneakersów. Natomiast fajnie też sprawdzi się rozwiązanie bardziej ozdobne. Ja mam ten pasek z Zary około 10 lat w szafie i bardzo często z niego korzystam. Właśnie do tego, żeby podkreślić talię. To jest taki pasek, który nosi się wysoko. I dodatkowo, słuchajcie, ta sukienka jest idealna, bo ma kieszenie. Dobra, i kolejny zestaw, słuchajcie, i to muszę Wam się przyznać, wzięłam bez mierzenia, ponieważ wydawało mi się, że nie ma co mierzyć, przecież będzie idealnie. I okazuje się, że jak spódnica jest świetna i jest naprawdę fantastyczna, to jest taka dresówka szybka do pobiegania, jest miękka, delikatna, super, po prostu super, 59 zł house, ale tak jak mówiłam, była promocja minus 20%, a t-shirt to jest Zara. I wzięłam rozmiar M, bo wydawało mi się, że S to po prostu jest tak malutkie, że będzie mnie bardzo obciskać, a ja tego nie lubię. I słuchajcie, jest to. Czyli coś dziwnego tutaj mi odstaje. Nie wiem teraz, co z tym zrobić, bo kolor jest przepiękny, jest właśnie taki cytrynowy, bardzo pozytywny i generalnie ładna jest ta bluzka, no ale to na nagraniach się obroni, bo generalnie jestem filmowana mniej więcej dotąd. Natomiast chyba będę musiała jakoś to podszyć tutaj. Będę musiała to po prostu chwycić i jakoś podszyć tak, żeby zmniejszyć po prostu tutaj ten wykrój. Bo ogólnie bluzka mi się podoba. Jak widzicie, wykorzystałam ten sam pasek. Bez paska jest smutno. Nie ma tak wyraźnej talii, nie ma tak właśnie tej linii wyraźnie zarysowanej, więc ja ten pasek, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo często wykorzystuję. No i teraz tak, do tej spódnicy będzie pasowało praktycznie wszystko, co kupiłam, czyli wszystkie t-shirty, sneakersy, teraz mam akurat nie szpilki, natomiast jeżeli bym założyła adidasy, to tylko biegać, po prostu tylko biegać, ta spódnica jest tak wygodna. Ja mam jedną plisowankę w szafie, natomiast to jest taka plisowanka, wiecie, rozłożysta, tiulowa, do ziemi, więc ona nie jest na co dzień, natomiast ta jest na co dzień. Długość do połowy łydki jest bardzo zwiewna, cienka, idealna na lato. Jedyny minus, nie ma kieszeni. Niestety nie ma kieszeni, ale wybacza mi to. Wybacza mi to za tą miękkość i właśnie za to, jak ona się układa. Dobra, i ostatni już zakup to jest bluza z kapturem w odcieniu soczystej żółci. Dział męski HM, 79 zł, rozmiar S. Jeżeli chodzi o bluzy z kapturem, to ja bardzo często zaglądam właśnie do działu męskiego, bo oni mają krój taki, jak mi się podoba. Wiecie, on nie jest taliowany, on jest właśnie taki lekko oversize. Ja nie lubię obcisłych rzeczy, więc to jest po prostu bluza idealna na lato. I nawet do tej spódnicy pasuje. Kochani, to wszystko w dzisiejszym odcinku. To już wszystkie rzeczy, które udało mi się kupić. Żegnam Was w najpiękniejszej kierce. Mam nadzieję, że taki format filmu przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Czekam na Wasze komentarze. I zostawcie oczywiście subskrypcję. Za dzisiaj Wam bardzo, ale to bardzo i gorąco dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Buziaki. Pa.